Dzieci, nastolatki i dorośli, ponad 150 osób z Cieszyna i okolic wzięło udział w castingu do spektaklu Ania z Zielonego Wzgórza, organizowanego przez Bielską Szkołę Aktorską. To efekt współpracy tej szkoły z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury. Dlaczego akurat trafiliście dzisiaj do Cieszyna? Ponieważ pewna grupa naszych uczniów dojeżdża z tych okolic, uznaliśmy, że po co mają tak daleko jeździć, jak możemy wyjść naprzeciw uczniom i otworzyć filię naszej szkoły w Cieszynie. Stąd padł pomysł, że zrobimy casting do Ani z Zielonego Wzgórza i otworzymy tutaj po prostu filię naszej szkoły. Z castingu wybierzemy grupę maksymalnie 60 osób, które będą podzielone na trzy kategorie wiekowe. Będą to dzieci między 7 a 10 rokiem życia, między 11 a 14 i osoby powyżej 15 roku życia. Zajęcia będą już prowadzone już od marca, od 7 marca startujemy. Zajęcia będą dwa razy w tygodniu odbywały się tutaj w Domu Narodowym, po 2 godziny zegarowe, czyli dwa razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe. Tak samo jak to ma miejsce w Bielsku, w naszej szkole. Będą kolejne castingi? Myślę, że nie, dlatego że normalnie wygląda to tak, że my robimy do poszczególnych grup. Ponieważ w Cieszynie dopiero startujemy, dlatego tutaj zaczynamy od castingu, żeby jakby przesiać tą pierwszą grupę i zobaczyć w ogóle, jaki jest potencjał tutaj w Cieszynie. Proszę nam powiedzieć, co tam się w środku dzieje? W środku jest pani reżyser i to ona będzie głosem decydującym. To jest pani Agnieszka Szulakowska-Bednarczyk, która jest założycielem i dyrektorem Bielskiej Szkoły Aktorskiej imienia Agnieszki Osieckiej w Bielsku. I to ona zawsze nas zachęca do pracy. Także to ona głównie wybiera i ona jest osobą, która ma ten zmysł i coś znajduje w każdej osobie. Niekoniecznie to musi być super przebojowa osoba. Może się okazać, że wybierze taką osobę, która jest cichą myszką, ale ma to coś. No właśnie. To jest ważne. Casting, no to taki pierwszy etap, potem rozumiem te zajęcia. W takim razie kiedy premiera? Premiera w czerwcu. Także czasu mamy tylko 3 miesiące. Nasza szkoła funkcjonuje w taki sposób, że każdy z uczniów wnosi opłaty 300 zł miesięcznie. To jest za zajęcia i dodatkowo jeszcze w tym jest też opieka menadżerska. Co to oznacza? My troszkę jakby otwieramy takie okno na świat filmowy uczestnikom. Jeżeli ktoś prześledził naszą stronę na Facebooku Bielskiej Szkoły Aktorskiej imienia Agnieszki Osieckiej, to tam na bieżąco zamieszczamy, kto wziął udział w jakim castingu do filmu, serialu, do spotu reklamowego i te osoby są tam jakby umieszczane i młodzież sobie wyjeżdża na plany filmowe do Warszawy, gdzieś po Polsce i tam już zarabiają pieniążki. A my jakby promujemy ich do tego, żeby oni mogli się tam znaleźć. Czyli to taki dobry start, być może właśnie do takiej dalszej kariery. Jak najbardziej, można tak to ująć, ale no, pytanie, czy ktoś chce, bo to też nie jest tak, że każdy obowiązkowo musi startować w tych castingach gdzieś do filmów, seriali i do tych spotów reklamowych. To nie jest obowiązkowe i nie wszyscy uczniowie z tego korzystają, ale ci, którzy korzystają, to są zadowoleni. Jeżeli ktoś śledził też właśnie naszą szkołę, to tego 13 marca zapraszamy na jubileuszowy koncert i spektakl w Bielskim Centrum Kultury. I tam będą występowały osoby, które są ze szkołą od 10 lat. To są już zawodowi aktorzy, zawodowi piosenkarze i oni będą też uczestnikami tego koncertu. Więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to potem finalnie wygląda, to oczywiście też na ten koncert serdecznie zapraszamy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.